kontekście chciałem zwrócić uwagę na stwierdzenia pewnej dawnej feministki, która dzisiaj jest kobietą, myślę, o wielkim darze umysłu. Mam na myśli Mary Eberstadt, Amerykanka, która napisała książkę W jaki sposób Zachód stracił Boga. W tej chwili tłumaczona jest i niebawem wyjdzie w Polsce inna jej książka, Adam i Ewa po pigułce. Ona uważa, że nie tyle dobrobyt odsuwa ludzi od Boga, bo to była taka teoria Maxa Webera właśnie, że rozwój ekonomiczny sprawi, że ludzie będą mniej potrzebować Pana Boga, nie będą szukać już bezpieczeństwa właśnie w zaświatach, w metafizyce. Natomiast, ale to się nie sprawdziło na terenie Stanów Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone są bardzo rozwinięte, a z drugiej strony mają ludzi bardzo religijnych, bardzo wierzących. Ona twierdzi coś innego. I być może to jest też warto powiedzieć to przy okazji rewolucji 68 roku. Ja im głębiej wchodzę w fenomen 68 roku, tym bardziej się utwierdzam w przekonaniu. Ta rewolucja nie wybuchłaby z takim impetem i w takim kształcie w 68 roku, gdyby pod koniec lat 50. nie została wprowadzona w obieg aptek Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej pierwsza pigułka antykoncepcyjna, hormonalna. I ona zrewolucjonizowała najpierw kobietę, mężczyznę, potem także wpłynęła na relacje międzyludzkie, ale pigułka antykoncepcyjna przede wszystkim to jest właśnie to, co próbuje nagłośnić Amerykanka Mary Eberstadt. Pigułka antykoncepcyjna uderza w Boga. Bo ona zmienia nastawienie człowieka, właśnie to, o czym mówiliśmy, że wcześniej kobieta była zawsze w stanie płodności, z wyjątkiem niektórych okresów niepłodnych. Naturalnych. Naturalnych. Natomiast w tej chwili, pod wpływem pigułki, kobieta może utrzymywać się cały czas w stanie niepłodności, z wyjątkiem tych małych okresów płodnych, o których ona sama zadecyduje. Tak samo dziecko, które przychodzi na świat, już nie jest przyjmowane jako dar Boga, czy losu, czy natury. Niespodzianka. Ale jest moim produktem, a więc jest także owocem, efektem myśmy zaprogramowali. Mojego pomysłu, mojej kontroli. I nic tak nie zmniejsza intensywności życia religijnego, mówi Eberstadt, jak sięganie po antykoncepcję. Można wykazać statystycznie ten związek, że im mniejsza rodzina, tym mniejsza bytność tych ludzi w kościele. Natomiast im większa hojność, czy większe zaufanie okazywane tutaj stwórcy, czy człowieczeństwu, czy naturze, tym większa skłonność na otwieranie się na Boga. Jednym słowem można powiedzieć, że takiego efektu nie zdołał osiągnąć Stalin z całym aparatem represyjnym, jak dzisiaj jest w stanie wywołać antykoncepcja. Antykoncepcja uderza nie w szóste przykazanie, uderza w pierwsze przykazanie. Bo ja ogarniętym mentalnością antykoncepcyjną stawiam się w miejscu Boga i to ja decyduję o tym, jak będzie wyglądało moje życie, komu je przekażę, w jakim kształcie, w jakiej postaci. W Polsce właściwie marksiści mieli wszystkie środki przymusu, media, a jednak Polska po komunizmie wyszła jeszcze mocniejsza, bardziej religijna, bardziej katolicka. Natomiast na Zachodzie społeczeństwa, które zostały zaatakowane właśnie wirusem neomarksizmu, genderyzmu, uległy o wiele większym stopniu. Właściwie w dużym stopniu straciły chrześcijaństwo, wiarę i właściwie straciły swoją tożsamość, a konsekwencją jest wymieranie tych społeczeństw, no i wchodzenie na wielką skalę islamu. W tym roku właśnie mija 50 lat od rewolucji 68 roku, bo można powiedzieć, że w dużym stopniu to, z czym dzisiaj się zmagamy, jest konsekwencją tamtych wydarzeń. Ta rewolucja w dużym stopniu miała swoje źródła w tak zwanej szkole frankfurckiej, która powstała w Niemczech, właśnie we Frankfurcie, po I wojnie światowej. I była założona właściwie wyłącznie przez ateistów i komunistów, ludzi, którzy nawet byli członkami partii komunistycznej albo wszyscy bez wyjątku sympatyzowali z partią komunistyczną.
I to byli filozofowie, socjologowie przede wszystkim, ale też psychologowie. I jaki był ich zasadniczy problem? Oni byli zawiedzeni w dużym stopniu, że rewolucja komunistyczna nie udała się na zachodzie Europy. Bardzo cieszyli się rewolucją, która dokonała się w Moskwie, w Rosji, zresztą wbrew przepowiedniom Marksa, który przypuszczał, że ta rewolucja dokona się przede wszystkim w najbardziej rozwiniętych krajach Europy Zachodniej. I były takie próby, wiemy, w Niemczech, w Berlinie, w Monachium, we Włoszech, jednak one zakończyły się niepowodzeniem. I komuniści europejscy musieli stwierdzić, że w najbliższej przyszłości to będzie niemożliwe, to się nie uda. Oni chcieli zmiany, chcieli obalenia starego porządku, bo jako ateiści i komuniści byli fundamentalnie wrogo nastawieni też do chrześcijaństwa. Dla nich Bóg jest fałszywą hipotezą, chrześcijaństwo jest zupełną pomyłką, szkodliwą dla ludzkości. Dlatego Boga i chrześcijaństwo trzeba usunąć ze świadomości ludzkiej. Właściwie trzeba doprowadzić do stanu, że ludzie zapomną, że zapomnieli Boga. To jest bardzo bolesne sformułowanie, ale o to im chodziło. I to już na Zachodzie pod ich wpływem w dużym stopniu się dokonało. Wówczas już zdawano sobie sprawę, że ta lucyferiańska idea, która przyświecała marksizmowi i potem także komunizmowi, to znaczy zmienić człowieka, że ta zmiana człowieka, wyprodukowanie człowieka nowego napotyka na jakby żelbeton w środku ludzkiej psychiki czy świadomości i według nich ten opór, ta skała jest zbudowana z tradycji chrześcijańskiej, dlatego trzeba ją rozbić. Widać, że już zdawali sobie sprawę, że uderzeniem, przemocą się nie da tego dokonać, bo gdzie są męczennicy, tam wzmacnia się wiara. Podjęli jakby alternatywną drogę, że trzeba poradzić sobie z tą skałą chrześcijańskiej moralności i przekonań, powolnym jakby rozmiękczaniem jej. Chrześcijańskiej czy katolickiej? Jak może? Chrześcijańskiej ogólnie też, tak. Powolnym rozmiękczaniem, wypukiwaniem jej poprzez jakby alternatywną drogę powolnego marszu przez popkulturę. Bo oni koniecznie chcieli zrobić rewolucję. Chcieli zniszczyć to, co było dotąd, a widzieli, że nie mogą liczyć już na klasę robotniczą, ponieważ tej klasie jest już za dobrze na Zachodzie, a potem szczególnie widzieli w Stanach Zjednoczonych. Robotnicy w Stanach, którzy mogli sobie pozwolić na samochody, na dom z basenem, nie będą szli na barykady. Więc Marcuse szczególnie stwierdzał, że tutaj nie ma co liczyć jako na siłę rewolucyjną na robotników. Dlatego mówił, szukajmy innych mniejszości, przy pomocy których możemy zrobić rewolucję. Spróbujmy zrobić rewolucję przy pomocy mniejszości seksualnych. Użyjmy właśnie seksualności człowieka jako takiej podstawowej siły rewolucyjnej. Przy pomocy właśnie rozbudzenia seksualnego ludzi i walki o prawa różnych mniejszości seksualnych postarajmy się zniszczyć stary porządek. Dlatego ta rewolucja miała za cel przemienić się w rewolucję antropologiczną. Przemienić człowieka. W jaki sposób? Poprzez uwolnienie całkowite ludzkiej seksualności. Georgi Lukas, o którym wcześniej wspominałem, czy także Wilhelm Reich, oni twierdzili, że chrześcijaństwo, chrześcijańską koncepcję rodziny, w ogóle Kościół, nie, da się rozwalić poprzez wybuch seksualności niekontrolowany. Nie? To miał być narzędzie tego przeprowadzenia człowieka do nowego świata, do nowego wymiaru istnienia, uwolnić go przede wszystkim od tego, co go trzyma w ograniczeniach, czyli religia, Kościół, Jezu, rodziny, państwo, dekalog i wartości moralne. Prawo też, prawda, jakiekolwiek. Rewolucja 68 roku jest kolejnym następstwem, kolejnym etapem wprowadzania czy dziania się rewolucji ateistycznej, czyli walki z Bogiem. To jest jakby kolejny etap tego, co się stało w czasie rewolucji francuskiej, potem Marx, potem rewolucji bolszewickiej i mamy 68 rok, gdzie to mnie osobiście bardzo porusza, kiedy czytałem tych głównych ideologów rewolucji 68 roku, czy także manifesty. Dlaczego jakby siłą napędową zmiany człowieka
ma być seksualność? Czy chodzi tylko o użycie, przyjemność, transgresję, słodkie poczucie wywrócenia stolika, zanegowania katechizmu, czy tego, co mówi mama i tata, czy ksiądz, czy papież? Okazuje się, to jest o wiele głębsze. Dzisiaj na przykład z teologicznego punktu widzenia, czy jak weźmiemy kontekst Biblii, zobaczymy, że walka o zmianę ludzkiej seksualności, pojmowania ludzkiej seksualności i praktykowanie jej ma związek z relacją człowieka z Bogiem. Co zrobić, żeby człowieka uwolnić od Boga albo wyrzucić Boga ze świadomości człowieka? Trzeba zreformować, przedefiniować ludzką seksualność. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas ma pochodzenie boskie. My mamy boską genealogię. Wzięliśmy się od Boga. Każdy z nas został, jak Pismo Święte, Księga Rodzaju mówi, stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Został stworzony jako mężczyzna i kobieta. I to właśnie decyduje o podobieństwie do Boga, bo Bóg nie jest samotnikiem, Bóg jest miłością międzyosobową, czyli dawaniem się i przyjmowaniem. Seksualność jest narzędziem podarowania się, narzędziem budowania relacji. U Reicha często występuje termin Menschentier, że człowiek to jest zwierzę ludzkie. Zwierzę, które jest kierowane przede wszystkim instynktami, pożądaniami. Dlatego też o człowieku trudno mówić w kategoriach sumienia, winy. Winne może być społeczeństwo, które stwarza złe warunki. Natomiast człowiek właściwie to jest bardziej inteligentne zwierzę. Sprowadźmy człowieka do jego instynktów. Pozwólmy mu w seksualności robić niemal wszystko. I w ten sposób zniszczymy wyższą kulturę, bo jeżeli człowiek skupi się tylko na tym, co niższe, to z konieczności będzie odcięty od wyższej kultury duchowej, od chrześcijaństwa. Wiele środowisk katolickich przyjęło z radością rewolucję 68 roku. Nałożyły się jakby dwa fakty. Z jednej strony ten ferment, który jakby wybija z złego ducha, z butelki marksizmu i freudyzmu. A z drugiej strony coś się dzieje w Kościele, zwłaszcza po Soborze Watykańskim II. Dlatego zaczęto wprowadzać bardzo szybko reformy soborowe, tylko nie w oparciu o dokumenty soboru, tylko o tak zwanego ducha soborowego. I ten duch soborowy... Sobór telewizyjny, sobór mediów, się, jak był przedstawiony w mediach, a nie jaki był rzeczywiście. I ten duch soborowy okazał się takim pojęciem z gumy, gdzie zaczęto wkładać także właśnie te różne wyobrażenia pochodzące z ideologii społecznych, czy tej tęsknoty w niektórych ludziach, żeby wreszcie wyzwolić człowieka od przeszłości, od tradycji, od religii, od Boga. Ta przyświecająca idea nowego człowieka, marksistowska, seksualna, nałożyła się na pewien progresizm, możemy powiedzieć, czyli zamiłowanie do otwarcia na świat, na dialog, taka nadzieja związana z tym, że teraz zastosujemy opcję zero, to było w polityce zastosowane w stosunku do prezydenta Kennedy'ego, że zaczynamy budować nowe chrześcijaństwo od początku, nową wizję człowieka, wyzwalamy się z tradycji i wiele środowisk właśnie tych jakby spulchnionych czymś takim po soborze okazało się łatwymi i szybkimi klientami tak samo jak zjawisko, że tego antyzwiastowania. Ale nie zdali sobie sprawy, że ta ideologia przede wszystkim służy ateizowaniu człowieka. Dzisiaj główni ideolodzy genderyzmu, czy queeryzmu, czy nowego spoglądania na ludzką seksualność, są ateistami. Zresztą po soborze wiemy, że była wielka fala porzucania Kościoła przez duchownych, przez księży, przez siostry zakonne. No więc na pewno Bóg tego nie chciał. To widać, że ci ludzie się pogubili. Dlaczego? Między innymi dlatego, że przyjęli za swoją teorię absolutnie sprzeczną z chrześcijaństwem, bo teorie ateistyczne są sprzeczne z chrześcijaństwem. I ta rewolucja oczywiście była od dawna przygotowywana, dojrzewała, nastąpiła po soborze, właśnie niezależnie od niego, ale uderzyła też w Kościół, na ile Kościół był słaby, na ile wierni i duchowni byli już zepsuci przez ten świat, już mu ulegali, już mieli jakieś słabości moralne, intelektualne, tym łatwiej stawali się łupem. Czyli co, problemy Francji, Belgii,
Holandii, prawda? Tam pogalopowały zmiany posoborowe, wprowadzane nie według zamysłu Boga, tylko według takiego paradygmatu nowoczesności. Budujemy wszystko na nowo. Mamy dzisiaj do czynienia z czymś takim, że wielu ludzi jest dzisiaj, pozostając w Kościele, zagubionymi. Jest ogromny chaos. Wyszedł on przy okazji dwóch synodów, które zwołał papież Franciszek w 2014 roku i 2015 roku. Teraz następny. Tak, zwłaszcza ankiet, które zostały szeroko puszczone jakby wśród katolików, zbierając odpowiedzi na ich pytania dotyczące wówczas małżeństwa, rodziny, seksualności. Okazało się, że z tych ankiet wyziera ogromne zagubienie. Na przykład w tych ankietach pojawiało się, że katolicy nie rozumieją nauczania swojego kościoła, że jeśli chodzi na przykład o nastawienie do związków partnerskich, czy związków homoseksualnych, czy przydzielania dzieci, nie rozumieją stanowiska Kościoła. Jeśli chodzi o pigułki antykoncepcyjne, nie rozumieją. Ulegliśmy w tej chwili pewnemu chaosowi. Wielu pasterzy też, musimy to powiedzieć też, to jest bolesna konstatacja, bolesne stwierdzenie, wielu pasterzy też się pogubiło dzisiaj i na Zachodzie, i czasami także w Polsce w tych kwestiach. Jeśli mówię pasterze, to mam na myśli nie tylko duchownych, tylko mam na myśli także rodziców, dziadków, wychowawców. W szerokim autorytety. Autorytety, które powinny pokazywać, co jest prawdziwe, co jest fałszywe, umieć rozróżniać dobro i zło. Jeśli pasterze się pogubią w tym, to znaczy, że być może nadeszły już czasy ostateczne i pojawienie się Antychrysta. Już jest jakiś proces degeneracji. Jeżeli człowiek sprzeciwia się prawdzie o sobie, o świecie, jeżeli odrzuca Boga, popełnia najbardziej fundamentalny błąd. To muszą następować inne błędy. To musi tworzyć chore teorie. Można powiedzieć, że ateist to coś takiego, jakby na przykład przedszkolacy powiedzieli, że istnieje tylko przedszkole. Że im się podoba, bo tutaj jest grysik, kompocik. I oni nie wierzą, że jest jakaś szkoła, coś dalej, i oni zostają w przedszkolu. No, co się stanie z takimi ludźmi, jak zaczną wyrastać z swoich ubranek? Ale podobnie można powiedzieć, tak jak w przedszkole jest tylko wstępem do całego życia na ziemi, to życie tutaj jest wstępem do wieczności. Dla Sołowiowa Antychryst nie był konkretną postacią historyczną. Dla Sołowiowa Antychryst był pewną mentalnością, pewnym wirusem, który powoli zmienia naszą wrażliwość, przestawia akcenty. Zasada przyjemności wyparła z ich świadomości wyższe życie duchowe, wyparła Boga. To jest ich plan, to jest ich strategia, ale no, z punktu widzenia chrześcijańskiego to może prowadzić nie tylko do utraty życia tutaj, życia rodzinnego, małżeńskiego, bo szczególnie jako księża wiemy, jakie to ma skutki w życiu społecznym, rodzinnym, małżeńskim, ale nawet do utraty życia wiecznego. Więc trzeba rozumieć, że to jest walka nie tylko o to życie tutaj, ale o życie wieczne. I że nasi przeciwnicy, siły demoniczne, używają dzisiaj właśnie zasady przyjemności, którą stawiają ponad zasadą dobra, ponad zasadą prawdy, jako zasadniczego środka do deprawacji ludzi, aby ich odwieźć od Boga, czyli też odwieźć od zbawienia. Jedna rzecz to są właśnie te centra ideologiczne, z których wychodzi pomysł na rewolucję seksualną, a druga rzecz to jest takie szerokie oddziaływanie tej ideologii, która jest nastawiona na to, żeby nasze ucho, nasza wrażliwość się do tego przyzwyczaiły. Pamiętacie Państwo może kilka lat temu jeszcze, jak podejmowano w Polsce kolejną próbę wprowadzenia związków partnerskich. I to się odbywało w prasie pod tytułem, czy Polacy już są dojrzali do związków partnerskich. W tle było powiedziane, czy jesteśmy już na tyle europejscy, na tyle nowocześni. I wówczas też przy tej okazji padło to stwierdzenie z ust jednego znanego polityka w Polsce, że nie będziemy klękać przed księżmi. To jest takie jakby powolne, nieustanne badanie, czy już możemy wprowadzić kolejny etap zmiany poprzez tak zwane odczulanie. To się nazywa w psychologii desensytyzacja. Nie? No, ofensywa trwa. Można człowieka przy autostradzie, prawda? Tym sposobem przyzwyczaić także do bliskości pająka włochatego. Nie? Tak samo możemy ludzi przyzwyczaić, że to, co kiedyś było grzechem ciężkim i z powodu czego ludzie płakali, i uznawali, że jeśli ktoś dopuszcza się i popełnia jakąś
przyjmuje taką postawę, czy popełnia taki grzech, to ryzykuje życie wieczne. I to powodowało, że ludzie modlili się, cierpieli z tego powodu. Dzisiaj do tego się przyzwyczajamy. I to jest w takich małych kroczkach. W Rosji wprowadzono totalną rozwiązłość seksualną w ramach rewolucji bolszewickiej. Ale potem zauważono. Ale po kilku latach stwierdzono, szkody. Że nie da się, ponieważ jest epidemia chorób wenerycznych, epidemia bezdomnych dzieci. Naród słabnie. Państwo się rozpada, przez to słabnie. I sami komuniści wycofali się z tego i zaczęli mówić jak księża, że ważne jest małżeństwo, wierność, że rewolucja seksualna jest szaleństwem. Tak, czyli sami bolszewicy, nie, to było kilka lat po rewolucji październikowej. I Reich rozpaczał i inni komuniści na Zachodzie, że Lenin z tego się wycofał. Czyli widać, że tego już próbowano. To, co próbuje się robić na Zachodzie, spróbowano robić w bolszewickiej Rosji. I stwierdzono, że to prowadzi do katastrofy, dlatego z tego się wycofano. A teraz właśnie genderyści, to z czego nawet bolszewicy się wycofali, usiłują wprowadzić także w Polsce. Przed tym musimy się bronić.